Błoto i woda to żywioł Michała Kusia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Chyba jesteś jednym z niewielu urzędników w tym mieście, a może nawet jedynym, który uwielbia takie ekstremalne biegi, czyli Runmageddon. No i ja zacząłem, poszła za mną jeszcze jedna koleżanka Iwona, ale zdecydowanie, no tak, ja mam najwięcej tych biegów i jakby rozpocząłem to, no z urzędników chyba jestem jednak no, jedyny i Iwona. Dlaczego akurat to? To jest bardzo męczące, bardzo wyczerpujące. No to jest straszne po prostu. I to nie jest straszne. Ja myślę, że to jest taki powrót trochę do dzieciństwa, kiedy zawsze mówiono nam, że nie można chodzić po kałuży, że nie można się ubrudzić, a tam z premedytacją, z przyjemnością wielką wchodzi się po pas do błota, w butach, do basenu, po wodzie i nikt nie krzyczy. Także można się dobrze pobawić. Samorządowiec, który tapla się w błocie. Było tak ostatnio. No tak, no samorządowiec, który tapla się w błocie. No dlatego, że z jednej strony ten Runmageddon i biegi przeszkodowe w ogóle mi dają taki spokój, więc jakby odreagowanie, sposób sprawdzenia się też i zapanowania nad własnymi emocjami. A w związku z tym no pomaga w życiu i w pracy. Także no samorządowa praca jest trudna, jest momentami ciężka i trzeba sobie z tymi wszystkimi rzeczami radzić. To się fajnie uzupełnia, to się ładnie uzupełnia, dlatego że no tu praca nad dokumentami, nad papierami kolokwialnie mówiąc, za biurkiem, a tam no ekstremalne przeżycia, emocje, fizyczna sprawność. Myślę, że to jest dobre połączenie. Mówiąc samorządowiec taplający się w błocie, miałem na myśli twój ostatni wyczyn, bo tak to trzeba nazwać, po prostu wyczyn. No tak, startowałem w pierwszych Mistrzostwach Polski samorządowców by Runmageddon. Chociaż jest to najkrótszy z dystansów, które Runmageddon w ogóle proponuje, bo tam są dystanse od 6 km do nawet 44 km, to jednak z tych startów myślę, że był to jeden z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejszy. Dlatego, że była ekstremalnie trudna pogoda. Żeby unaocznić widzom, jak trudne to były zawody, powiem tylko, że mistrzyni świata, dziewczyna Gosia Szaruga, którą pozdrawiam serdecznie, nie ukończyła tych zawodów. Nie ukończyła, mimo tego, że startuje na całym świecie i została w tym roku właśnie mistrzynią świata, ta pogoda ją pokonała. Także było naprawdę trudno i było przede wszystkim zimno. Trzeba było się bardzo, bardzo mocno przygotować psychicznie, ale fizycznie też. Na czym polegał ten bieg, prócz tego, że się biegło, no momentami też się szło? Runmageddon właściwie w wielu przypadkach jest tylko z nazwy, od słowa run, właśnie od biegania. Dlatego, że głównie są to biegi przeszkodowe i jednak skupia się to na przeszkodach. Dlatego, że biegnie się od przeszkody do przeszkody. Na tym dystansie, na którym startowałem w sobotę 18 listopada, było 30 przeszkód. Więc na drodze można spotkać na przykład zasieki, prawdziwe zasieki z drutu kolczastego, pod którymi trzeba się czołgać. Są bramki, które trzeba pokonać pod wodą, rury wszelkiego rodzaju. Jedna z moich ulubionych przeszkód to jest tak zwany Indiana Jones, czyli jest wielka lina na wielkim dźwigu, na której się huśta człowiek, a potem się upuszcza z tej liny i wpada do wielkiego basenu z lodowatą w tym przypadku wodą. Jak to udaje się wszystko pokonać? Przecież to jest na granicy wyziębienia organizmu. Trzeba podejść do sprawy poważnie, bo mimo tego, że jest to zabawa latem, naprawdę można się świetnie pobawić, ubawić po pachy dosłownie i w przenośni, to jednak do każdego startu ja podchodzę poważnie i podchodzę przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo. Ja mam zasadę, którą sam sobie wymyśliłem, nie zeskakuję z przeszkód. Wejść na przeszkodę nie jest trudno, chociaż jakiś poziom trudności jest, ale nigdy nie zeskakuję z przeszkód, dlatego że organizm jest wyziębiony, wyczerpany, zmęczony. Zeskoczenie z 6 metrów z przeszkody w normalnych warunkach, tak jak dzisiaj, teraz bym zeskoczył, nie stanowi problemu, ale podczas takiego zmęczenia, wyziębienia organizmu jeden skok może zakończyć właściwie zawody. Dlatego trzeba po prostu przygotować się psychicznie i bardzo mocno uważać i potraktować sprawę jednak poważnie. To nie zabawa. Masz wspaniałą koszulkę, która nawiązuje do herbu Kędzierzyna Koźla.
Tak, tutaj przy tej okazji naprawdę chciałem podziękować pani prezydent, bo trzeba podziękować. Wsparła mnie od samego początku, byłem ubezpieczony na te zawody i udało się też przy akceptacji wspólnej pracy zaprojektować właśnie taką koszulkę. Tutaj jest jeden człowiek też, Rafał Mróz, któremu dziękuję, dlatego że pomysł tego kozła, który jest motywem przewodnim tej koszulki, no wymyśliłem już dawno, ale rozmawiałem z kilkoma rysownikami i żaden z nich nie chciał i nie potrafił, nie potrafił przelać tego, co sobie wymyśliłem w tej głowie na papier. Rafałowi się to udało, to jest dokładnie to, co sobie wymyśliłem. Przelałem to potem na koszulkę i tak to wygląda. Jest taki... Świetna promocja miasta. Myślę, że tak, że raz, że koszulka jest fajna, a dwa, że ten kozioł i kędzierzyn koźle pokazaliśmy się, myślę, w sumie wszyscy z dobrej strony na Mistrzostwach Polski. No tak, zawartość koszulki jest szalona. Zawartość koszulki jest trochę szalona, tak. Jesteś biegaczem, a więc bieganie to nie nowość dla ciebie. Jesteś byłym pływakiem, jesteś ratownikiem WOBR, więc woda też to twój żywioł. Więc myślę, że sobie radzisz znakomicie, patrząc na twoje wyniki. Jakie były ostatnio? No teraz zająłem 10. miejsce w Mistrzostwach Polski. Bardzo jestem zadowolony z tego wyniku, dlatego że wystartowało 150 samorządowców z całego kraju. Liczyłem po cichu, że może uda mi się wywalczyć coś więcej. Liczyłem na Mistrzostwo Polski, nie ukrywam. Natomiast no, pogoda spowodowała u mnie pewne wycofanie. Nie wiem, jakby było, nie chcę gdybać, to też nie o to chodzi, żebym ja tłumaczył się, absolutnie zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, natomiast w pewnym momencie faktycznie zdałem sobie sprawę, że może stać mi się krzywda. I zacząłem bardzo asekuracyjnie, z głową i mądrze, to nawet nie asekuracyjnie, tylko mądrze pokonywać kolejne przeszkody, żeby dotrzeć do mety, po prostu. Kiedy okazało się, że zająłem to 10. miejsce, to dopiero w niedzielę właściwie dotarło do mnie, co się tak naprawdę wydarzyło, bo kiedy zacząłem czytać opisy przyjaciół, którzy ukończyli te zawody, przyjaciół, którym nie udało się ukończyć tych zawodów, kiedy zobaczyłem wpis Gośki, mistrzyni świata, która nie ukończyła tych zawodów, to dopiero pomyślałem, oho, Michał, to naprawdę jest kawał dobrej roboty. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że no jestem bardzo, bardzo zadowolony. Na mecie niesamowicie się telepałeś. Miałem wrażenie, że to już jest granica hipotermii, a może nawet już hipotermia. Bo to była granica hipotermii, było bardzo zimno. Na jedną z ostatnich przeszkód na trasie każdego Runmagedonu jest tak zwana lodowa. Jest to kontener z wodą wymieszaną z lodem. Ta temperatura tej wody ma no, około 0 stopni, a może nawet minus 1, bo tam jest po prostu człowiek, który do tego kontenera przez cały czas trwania dywizji, czy trwania tego biegu dosypuje lód, więc jest to woda z lodem. Ja nie znoszę tej przeszkody, bo ona jest trudna. Trzeba wejść do kontenera, a potem takim zziębniętym jeszcze wyjść. I jak sobie pomyślałem i przypomniałem na końcu, że jeszcze lodowa przede mną, to aż się wzdrygnąłem. Ale potem, jak wszedłem do tego kontenera, to w ogóle prawie nie poczułem. To tylko świadczy o tym, jak mocno byłem wyziębiony. Jak mocno już miałem no, taką granicę właśnie hipotermii. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tak jak wspomniałeś, jestem też ratownikiem WOBR, wiem jakie są objawy. Ta świadomość też pozwoliła mi zachować tą kontrolę do końca, to bezpieczeństwo, dbać o to. Wiedziałem, co się dzieje z moim ciałem. Ta świadomość jest bardzo ważna. Wiele osób nawet z czołówki nie skończyło tych zawodów ze względu na to, że nie wiedzieli do końca, co się dzieje z ich ciałem. Oni nieprzytomni byli zwożeni z trasy. Takie są fakty. Bardzo dziękuję pani prezydent Sabinie za wsparcie. Łubu, dubu. Ale pani prezydent, obiecuję, następnym razem lecimy razem i nie ma żywoli. Także biegniemy. No więc a propos, że wiesz, co się robi z twoim ciałem. W takim razie powiedz mi, czy przez to, że startujesz w tych biegach, czujesz się coraz mocniejszy, kolejny bieg już jest łatwiejszy, czy też cały czas jest to trudne, mimo że jesteś mocny? Cały czas jest to trudne, ale cały czas też podnoszę jakby swoją sprawność i dbam o to, ale tak szczerze mówiąc, to jest trochę przy okazji, bo ja dbam generalnie o siebie i żeby po prostu
no nie zestarzeć się, tak? Bo nie ukrywam, że przecież w przyszłym roku już czego się trochę cieszę, a trochę niepokoję, ale przechodzę do wyższej kategorii wiekowej, więc być może zdobędę to Mistrzostwo Polski w kategorii Masters, liczę na to. No jednak PESEL-u nie cofniemy. Jedyna opcja jest taka, żeby uprawiać ten sport. Jestem aktywny, znalazłem swoją zajawkę, spełniam się tym, podoba mi się to. No i będę trenował dalej, bo to jest taki kawałek mojej podłogi. Jesteśmy kolegami, więc mogę zapytać, co ci odbiło? No właśnie, no w pewnym momencie też jest taka sytuacja, że jeszcze 2 lata temu ja ważyłem 113 kg. Wyjeżdżałem, dokładnie to wiem, dlatego że wyjeżdżałem... I mówili na ciebie, Misiek. To prawda. Mówię dokładnie to wiem, bo wyjeżdżałem z żoną na wakacje, ważyliśmy walizki na wadze i jak wszedłem na tą wagę, to się po prostu przeraziłem. I mówię do siebie, że mówię, no Misiek, no jeszcze nie czas na ciepłe kapcie, piwo przed telewizorem i po prostu, no nie wiem, może jeszcze szalik na drutach, no mówię, młodym człowiekiem jesteś. Zawziąłem się, zrzuciłem prawie 30 kg, czuję się świetnie. Zresztą mam młodszą żonę, muszę jej dorównać. Zdrawiam panią prezydent, dziękuję za wsparcie. Taka imprezka, zostajemy do środka. Zarządzanie w gminie jest tak trudne jak to. Kurde.